Koniec 2038 roku. Wtedy Niemcy przestaną wykorzystywać węgiel do generowania energii elektrycznej. To jedno z podstawowych założeń przyjętej przez Parlament tego kraju ustawy o wyjściu z węgla. Ustawy, która budzi bardzo duże kontrowersje. W dzisiejszym odcinku wraz z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich Michałem Kędzierskim opowiemy o tym, jak wygląda niemiecki plan odejścia od tego surowca. Węgiel pełnił i pełni w Niemczech bardzo dużą rolę. Jeszcze nie tak dawno węgiel był głównym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w Niemczech. W 2016 roku węgiel odpowiadał za nieco ponad 40% produkcji energii elektrycznej w Niemczech. Ta rola zaczęła wyraźnie spadać w ostatnich latach. W ubiegłym roku węgiel odpowiadał już tylko za 28%, a w pierwszym półroczu obecnego 2020 roku, również wskutek pandemii koronawirusa, ten udział spadł do 20%. W wielu regionach sektor węglowy jest jednym z najważniejszych pracodawców. Pomimo tego jednak Niemcy dążą do całkowitego odejścia od tego surowca i przekształcenia gospodarki w całkowicie bezemisyjną. Niemcy traktują rezygnację z energetyki węglowej jako główny instrument polityki klimatycznej. Odejście od węgla traktowane jest jako najszybszy, najłatwiejszy, najbardziej efektywny i najtańszy sposób redukcji emisji gazów cieplarnianych w Niemczech, tak aby osiągnąć zakładany przez Niemcy cel redukcji emisji o 55% do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 1990. Obecnie w Niemczech na rynku mocy funkcjonuje około 39,5 gigawatów zainstalowanej mocy w elektrowniach węglowych, węgla kamiennego i węgla brunatnego. Niemieckie plany odejścia od energetyki węglowej zapisane w ustawie przyjętej 3 lipca zakładają, że ta moc spadnie do 30 gigawatów, czyli o 1/4 do końca 2022 roku, do 17 gigawatów, czyli o blisko połowę do 2030 roku oraz do zera z końcem 2038 roku. Możliwe jest przyspieszenie o 3 lata tego harmonogramu, tak aby Niemcy wygasiły ostatnią elektrownię węglową, węgla brunatnego w tym przypadku, z końcem 2035 roku, jeśli okoliczności na to pozwolą. Jednym z największych wyzwań związanych z odejściem od węgla jest restrukturyzacja regionów, w których ten surowiec pełni szczególną rolę. Branża węglowa należy do największych i najlepiej płacących pracodawców. Odejście od węgla w tych regionach spowoduje pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Stąd ważnym punktem planów zmian w niemieckiej energetyce są inwestycje na tych obszarach. Faktycznie restrukturyzacja regionów węglowych, tych regionów, w których wydobywa się węgiel, węgiel brunatny, bowiem wciąż wydobywa się w Niemczech węgiel brunatny, ostatnią kopalnię węgla kamiennego zamknięto z końcem 2018 roku. Są takie regiony w Niemczech, gdzie branża węglowa, firmy z branży węglowej należą do największych i najlepiej płacących pracodawców. To przede wszystkim Łużyce przy granicy z Polską, w Saksonii i Brandenburgii. W tych regionach istnieje też bardzo poważny problem strukturalny. Jest to problem wyludnienia, problem demograficzny, bowiem młodzi ludzie wyjeżdżają z powodu braku perspektyw do wielkich ośrodków. I odejście od węgla w tych konkretnie regionach powoduje pogorszenie się sytuacji, głównie zatrudnienia na rynku pracy w tych regionach. Stąd istnieje wyraźna potrzeba i to jest też bardzo ważny punkt akceptacji dla całej polityki odejścia od węgla, aby zrekompensować tym regionom rezygnację z energetyki węglowej, stworzyć im nowe perspektywy, więc postawić na daleko idące inwestycje. Z tych 40 miliardów euro, 14 miliardów zostanie bezpośrednio przekazanych landom. 26 miliardów zostanie za to bezpośrednio zainwestowanych w infrastrukturę drogową, kolejową, rozwój uniwersytetów, centrów badawczych i firm. Tak, aby zatrzymać młodych ludzi w tych ośrodkach. Jednym z ciekawszych argumentów, które pojawiają się przeciwko planom odejścia od węgla, jest argument, że taka polityka zmusi Niemców do importowania energii z elektrowni węglowych w Polsce. Faktycznie jedna z sił politycznych, ta, która najbardziej krytycznie odnosi się do odejścia od węgla,
jest to alternatywa dla Niemiec, głosi taką tezę, że szczególnie wschodnie Niemcy, właśnie Saksonia, Brandenburgia, jeśli przestaną generować energię elektryczną z węgla, będą zdane na import tejże energii z Polski bądź z Czech, w których to właśnie funkcjonują elektrownie węglowe. W czasie debaty 3 lipca w Bundestagu współprzewodniczący AfD, Tino Chrupalla, posługiwał się właśnie takim argumentem, że w Łużycach zgaśnie światło i tą brakującą energię trzeba będzie właśnie pozyskiwać, importować z Polski. Jednak opracowania eksperckie nie wskazują na tak poważny scenariusz dla wschodnich Niemiec. Raczej wygląda na to, że brakujące moce węglowe, wygaszane moce węglowe będą rekompensowane przez rozwój mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii, głównie przez gaz ziemny, który ma przejąć rolę tak zwanego backupu, czyli tego wsparcia, które uzupełnia energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł. Ale ustawa jest także krytykowana z pozycji lewicowych jako zbyt ostrożna i zbyt droga. Zieloni uważają, że obecny plan nie przyniesie ograniczenia emisji, które pozwoli dotrzymać założeń polityki klimatycznej zarówno na szczeblu unijnym, jak i wewnątrzniemieckim. Zieloni i lewica twierdzą, że po pierwsze niemieckie odejście od węgla nie będzie przebiegało stopniowo, tak jak było to zakładane, lecz w takich skokach, można tak powiedzieć, w ramach przyjętych dat granicznych do ostatniego możliwego dnia będą trzymane elektrownie, tak by dopełnić te warunki. I w ten sposób będzie możliwa generacja dodatkowych emisji gazów cieplarnianych, które byłyby do zredukowania, do wyeliminowania, gdyby ten harmonogram przebiegał w sposób stopniowy. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów w kontekście planów odejścia od węgla jest kwestia rekompensat. W ramach umowy, która ma zostać podpisana przez niemiecki rząd, koncern RWE ma otrzymać 2,6 miliarda euro, a koncern LEAG 1,750 miliarda za elektrownie, które będą wygaszane do 2029 roku. Problem polega na tym, że rząd jak dotąd nie ujawnił metodologii, którą posłużono się do tego, żeby wyliczyć, jak wysokie są szkody wynikające z przyspieszonego odejścia, z przyspieszonego wygaszania elektrowni tychże dwóch operatorów. W związku z tym powstają wątpliwości, czy te rekompensaty są adekwatne, są proporcjonalne do ewentualnych szkód poniesionych przez tychże operatorów. Ponieważ metodologii nie ujawniono, niektóre instytuty badawcze pokusiły się o własne ekspertyzy. Jeden z takich bardziej znanych, renomowanych niemieckich instytutów, Öko-Instytut, przygotował ekspertyzę, która sugeruje, że rekompensaty wynegocjowane przez rząd są nawet dwukrotnie zawyżone, a przy ich obliczaniu nie wzięto w ogóle pod uwagę tego, że pogarszają się już od jakiegoś czasu warunki rynkowe, pogarsza się konkurencyjność generowania energii elektrycznej z węgla i perspektywy również nie są sprzyjające. Te warunki będą się dalej pogarszać. Głównie tutaj mamy na myśli dalszy rozwój, dalszą rozbudowę mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii, dalszy wzrost cen emisji dwutlenku węgla w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, a także tani gaz. Wszystkie te trzy czynniki główne powodują, że generowanie energii z węgla jest coraz mniej konkurencyjne. Bardzo ważnym elementem w tym kontekście będzie to, czy Komisja Europejska zdecyduje się na zatwierdzenie tej umowy i tych rekompensat, czy przypadkiem nie jest wobec wątpliwości, kontrowersji, o których wspomnieliśmy, nie zdecyduje się na zaklasyfikowanie takich rekompensat jako niedozwoloną pomoc publiczną i nie wymusi w ten sposób renegocjowania warunków tejże umowy. Ta kwestia związana z rekompensatami doprowadziła do poważnych zarzutów ze strony niemieckiej lewicy. Tak, taki zarzut pada szczególnie ze strony partii lewicy, która oskarża rząd o ukryte pompowanie pieniędzy do koncernów energetycznych. Z kolei Zieloni twierdzą, że te zawyżone rekompensaty spowodują paradoksalnie, że rzeczone koncerny RWE i LEAG będą mogły w sztuczny sposób dłużej trzymać swoje elektrownie w rynku, bo bez tychże rekompensat szybciej zdecydowały się właśnie ze względu na pogarszające się warunki rynkowe na wygaszenie swoich elektrowni.
Jednak niezależnie od tego, zgodnie z planami już za 18 lat niemiecka gospodarka ma być wolna od węgla. Więcej na temat niemieckiej polityki klimatycznej w podcastach OSW dostępnych m.in. na platformach streamingowych. W ostatnich odcinkach dokładnie wyjaśniliśmy niemiecką politykę klimatyczną, a w najnowszym rozmawialiśmy o kwestii wodoru. Czy wodór jest ropą XXI wieku? Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.